Cześć Aniu, witam Cię w wirtualnym studiu. Cześć Małgosiu, miło mi Cię gościć u siebie w domu. Mi również jest miło. Aniu, wiesz, myślę, że nie sposób zacząć inaczej w tych czasach. Nie masz takiego wrażenia, że obudziliśmy się wszyscy jako aktorzy jakiegoś katastroficznego filmu i zostaliśmy obsadzeni w rolach, o które wcale się nie ubiegaliśmy? Oczywiście, a na dodatek nie dostaliśmy scenariusza. Co robić, Aniu? Co robić? Słuchajcie, myślę, że nie jest tak źle. Dopóki jesteśmy zdrowi i dopóki jesteśmy w domu, powinniśmy się cieszyć tym czasem i wykorzystać go jak najlepiej, a potem szybko o nim zapomnieć. Myślę, że jeszcze raz mogłybyśmy tutaj podkreślić, że zostań w domu, bo tylko to tak naprawdę jest w stanie uratować całą sytuację. Dokładnie tak. Aniu, wracając do naszego wirtualnego studia, wielokrotnie omawiając zabiegi medycyny estetycznej, mówiłyśmy o tym, że powinno się je powtarzać, bo te zabiegi są z reguły wykonywane w serii. Serii, powiedzmy, po miesiącu, po paru tygodniach. W chwili obecnej, z przyczyn oczywistych, nie ma możliwości kontynuowania zaplanowanych zabiegów i wiele pacjentek mówi, no co dalej, wydałam pieniążki na darmo, czy jak mam już te efekty, które osiągnęłam, podtrzymać? Czy jest na to jakaś rada? Oczywiście. Musimy pamiętać, że układając serie zabiegowe, układamy je w taki sposób, że robimy zabiegi, które występują po sobie i wzmacniają swoje efekty, albo przyspieszają te korzystne efekty, które możemy uzyskać za pomocą poszczególnych zabiegów. Natomiast jest też tak, że każdy z tych zabiegów jest bardzo intensywny. Na przykład biorąc pod uwagę bardzo często spotykany schemat działania, na przykład zabieg laserowy, a następnie osocze bogatopłytkowe, to każdy z tych zabiegów, zarówno zabieg laserowy, jak i osocze bogatopłytkowe, są zabiegami bardzo intensywnymi, intensywnie regenerującymi, ale używamy tutaj trochę innych mechanizmów działania i działamy w trochę inny sposób, ale łącząc te zabiegi działamy synergistycznie. Natomiast stosując te zabiegi oddzielnie, również uzyskujemy bardzo dobre efekty. Także nie ma przymusu stosowania zabiegów jeden po drugim. Oczywiście efekt jest wzmocniony, jeżeli stosujemy w seriach. Natomiast każdy pojedynczy zabieg, który jest intensywny, bo zabiegi estetyczne z zakresu medycyny estetycznej są zabiegami bardzo intensywnymi, daje już nam efekt regeneracyjny, przeciwstarzeniowy, odbudowujący kolagen. Także nie bójcie się. Nie zawsze wykonujemy zabiegi w seriach. Mamy dużo pacjentów, którzy przyjeżdżają do nas na przykład raz na pół roku, gdzie wykonujemy intensywne zabiegi na jednej wizycie. Także nie bójcie się, to nie był czas stracony, a poza tym mam wielką nadzieję, że to też nie będzie długi czas. I na pewno sobie z tym poradzimy po powrocie do pracy, do klinik, kiedy zobaczymy Was już z powrotem na swoich fotelach. Aniu, zapewne za chwilkę powiesz, że masz podobnie, ale ja na przykład dostaję mnóstwo zapytań o to, że przecież jestem zdrowa, siedzę już ileś dni w domu, z nikim się nie kontaktuję, nigdzie nie wyjeżdżałam. Dlaczego lekarz nie chce wykonać mi w tej chwili zabiegu? Przecież lekarz nie zachoruje, w klinice są sterylne warunki. Dlaczego tak jest? Przyczyn jest wiele. Argument, że nigdzie nie wychodziłam, z nikim się nie spotykałam, jest albo że nie byłam za granicą, albo nie spotkałam nikogo, kto był za granicą, nie jest już aktualny, ponieważ Polska jest krajem transmisji wewnętrznej i zarazić się możemy wszędzie. Ktoś z nas musi jednak wyjść do sklepu, czy jest to partner, czy jest to ktoś, jakiś kurier, który nam to jedzenie dowozi. Także to nie jest tak, że my z tym światem zewnętrznym zupełnie kontaktu nie mamy. Oczywiście zostając w domu znacznie zmniejszamy swoje ryzyko, do czego namawiam. Myślę, że warto też podkreślić, że jak wskazują niestety liczne przypadki, lekarze też chorują. To nie są osoby o jakiejś nadzwyczajnej odporności, prawda? Dokładnie tak. Poza tym, żeby zabieg wykonać, trzeba do kliniki najpierw dotrzeć, tak? Czyli musimy dotknąć klamek, przejść przez przejście, oddychać tym samym powietrzem, którym oddychają inne osoby. Poza tym po wykonaniu zabiegu medycznego
Też nie wiemy, w jakim momencie jesteśmy, bo nie mając żadnych, można też nie chorować, nie mając żadnych objawów. Można przejść tą chorobę też nie mając żadnych objawów, ale też możemy być w momencie jeszcze na przykład bezobjawowym, a choroba może się już w nas rozwijać. Także bezpośrednio po zabiegu, po kilku dniach możemy zachorować, a wtedy nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ na obszar leczony zabiegowo. Także wykonywanie zabiegów w tym okresie, mam nadzieję krótkim, jest po prostu całkowicie nierozsądne. Także tutaj apel do Was jeszcze raz, zostańmy w domu, to nie będzie trwało wiecznie. Wszyscy mamy już tego dość. To prawda, zdecydowanie. Aniu, powiedz mi, a skoro już jesteśmy w domu i wiemy, że wizyta w klinice u naszego specjalisty odpada, to co możemy zrobić sami, żeby te efekty naszych zabiegów podtrzymać, żeby nasza skóra była w jak najlepszej kondycji? Jeżeli jesteście naszymi pacjentami, to na pewno też macie dobraną pielęgnację domową. Jeżeli z jakiegoś powodu tak nie jest, zadzwońcie, dobierzemy Wam tą pielęgnację, mamy Wasze karty, więc tutaj sprawdzimy, jakie zabiegi były wykonywane i jakie sera, kremy, jakie produkty do mycia Wam dedykować. Dlatego, że warto jest w tym momencie o skórę dbać w sposób szczególny i nie namawiam w tym okresie do wykonywania złuszczeń skóry, peelingów ani żadnych zabiegów domowych. Też jest taka tendencja, nie dalej jak wczoraj rozmawiałam z bardzo dobrą znajomą, która mówi, wiesz, zrobiłam sobie peeling chyba z nudów i robiłam ten peeling wielokrotnie, ale bardzo duże zmiany takie niekorzystne zaszły w mojej skórze, grudki zapalne powstały. I doszłyśmy do wniosku, że oprócz tego, że peeling był akurat w tym przypadku wykonany prawidłowo, to znajoma po prostu znalazła jakieś resztki kremów niewykorzystanych w domu, które stały, były otwarte, nie wiadomo ile. Nawet kremy dobrych marek, ale zupełnie przypadkowe. I to spowodowało taką reakcję skórną. Jeżeli chcecie, aby Wasza skóra po powrocie do normalności wyglądała pięknie, promiennie, zapraszam Was, mamy konsultacje telefoniczne, mamy wideokonsultacje, możemy taką kurację specjalnie dla skóry dobrać, spakować paczkę z kosmetykami i wysłać do Was. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz kosmetyki i no i bardzo dobrze, one zarówno sera, jak i kosmetyki pielęgnujące, kremy mają składniki aktywne o bardzo dużym wachlarzu działania i tutaj w obecnej sytuacji spersonalizowana pielęgnacja skóry to jest naprawdę 80% sukcesu. Jeżeli w tym okresie to jest 100% sukcesu. Piękna, zdrowa skóra nie wymaga ani nakładu dużych pieniędzy, ani nakładu dużego czasowego. To jest normalna pielęgnacja, ale kosmetykami takimi, które przyniosą korzyść Waszej skórze. Można ten czas dobrze wykorzystać. Aniu, wiesz, po tym co mówisz, tak sobie pomyślałam, że chyba na zdecydowanie wygranej pozycji w tej całej naszej sytuacji są pacjenci, którzy trzymali się jednego specjalisty, który, tak jak powiedziałaś, ma ich kartę, zna ich skórę i będzie potrafił dobrać im tą pielęgnację domową. Mam rację? Masz rację w 100%. Pacjenci, którzy trzymają się swojego jednego stałego specjalisty, są na wygranej pozycji w każdym okresie. Czy to zwykłym, czy w okresie epidemii. Zawsze jesteśmy na plusie, bo znamy swoją historię i znamy rodzaj swojej skóry, bo skóra to nie tylko skóra tłusta, wrażliwa, trądzikowa, starzejąca się, sucha, nadwrażliwa. Również są pewne niuanse, które typy skóry łączą się, przechodzą jedne w drugie, różnią się nieznacznie, ale reakcja skóry różni się również w poszczególnych porach roku. Także jeżeli trzymamy się jednego specjalisty, który jest dla nas dobry i sprawdzony, to zawsze jesteśmy na wygranej pozycji. Pewien stały przebieg ma konsultacja w gabinecie medycyny estetycznej. A jak wygląda wideokonsultacja? Czy to również jest jakiś szereg pytań, które masz przygotowanych, czy to jest po prostu spontanicznie? Jak wygląda taka wideokonsultacja?
Małgosia, ja już pracuję ponad 17 lat, więc generalnie mam taki swój schemat w głowie, który realizuję podczas konsultacji. Natomiast jest on bardzo zawsze zindywidualizowany, dlatego że to odpowiedzi pacjenta na poszczególne pytania rodzą kolejne pytania, które pogłębiają, pozwalają mi pogłębić wiedzę na temat problemu lub rodzaju danej skóry. Więc na początek jest zazwyczaj taki sam, natomiast rozwinięcie i zakończenie zależy od tego, jakich odpowiedzi udziela nam pacjent i w którym kierunku idzie wywiad dermatologiczny. Wiesz, na zakończenie, bo mówiłyśmy już, co zrobić, żeby nasza skóra zachowała dobrą kondycję podczas kwarantanny. A powiedz mi, czego nie robić, czego się wystrzegać? Właśnie wystrzegajmy się tych szalonych pomysłów, wystrzegajmy się w tym okresie wszelkich radykalnych zmian. Potraktujmy ten okres bardzo uważnie i cierpliwie. Nie możemy tutaj narażać naszej skóry na jakieś nowe, genialne pomysły, bo wtedy na pewno skończy się to wideokonsultacją dermatologiczną. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, Małgosiu. Przede wszystkim zdrówka życzę i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już w lepszej rzeczywistości. Zdrowia i odporności. Dbajcie o siebie i zostańcie w domu.